Dzień dobry Państwu. W mijającym, nazwijmy to, półroczu wyborczym naszą branżę, która oscyluje wokół energetyki, interesowały przede wszystkim wzajemne przekrzykiwania polityków o nadchodzącym tsunami na tymże rynku. Oponenci polityczni od prawa do lewa przelicytowywali się wzajemnie, jak bardzo ucierpi polska gospodarka et al. W całości, polski przemysł, a zwłaszcza polska rodzina i gospodarstwo domowe. W związku z tym, że od lipca 2024 roku ceny energii poszybują w górę. I o cenach dla gospodarstw domowych właśnie dziś powiemy. Przypomnijmy, ceny energii od jesieni 2022 roku były zamrożone. Płaciliśmy za 1000 kWh, czyli za megawattogodzinę, maksymalnie 412 zł, mieszcząc się w limitach zużycia, a gdy te limity przekroczyliśmy, 693 zł. Te taryfy nie zmieniły się do tego miesiąca, w którym publikujemy ten film. A tenże miesiąc miał przynieść według niektórych natychmiastowy zastój gospodarki i zubożenie społeczeństwa. Straszeni byliśmy kwotą maksymalną wynoszącą 740 zł za megawattogodzinę i to nawet mieszcząc się w limitach zużycia, które miały pozostać w tym pierwszym progu zakładającym niskie zużycie. Byłby to więc wzrost o 70%, co istotnie mogło powodować lęk. Dla przykładu, według GUS-u statystyczne polskie gospodarstwo domowe, które zużywa średnio 2,5 tysiąca kWh energii elektrycznej rocznie, na energię wydawało zatem do 2000 zł rocznie. Nie, 2,5 razy 412 to nie 2000, ale są jeszcze opłaty przesyłowe. Natomiast wzrost o 70% przy zachowaniu tych samych cen opłaty przesyłowej skutkowałby rachunkami wyższymi o 1000 zł rocznie. Oczywiście mówimy tu o najniższym wymiarze kary. Im ktoś więcej zużywał, wymiksowywał się z tych progów i stawka też pewnie byłaby jeszcze wyższa. Podsumowując, miało nadciągnąć tsunami, które nie nadciągnęło. Lipiec 2024 i mamy maksymalną cenę energii obowiązującą do końca roku. 500 zł za megawattogodzinę. Nie mamy w najbliższym czasie żadnych wyborów, co jest, wydaje się, dobrą prognozą, bo wykluczyć możemy celowy zabieg przedwyborczy. Podwyżka wynosi kilkanaście procent i tym statystycznym Polakom, o których zużyciu informuje GUS. Rachunki wzrosną o około 200 zł rocznie. Miesięcznie zatem nie jest to nawet cena obiadu w barze mlecznym. A co ponadto? Pojawia się bon energetyczny. Ulga, jak to eufemistycznie ministerstwo ujmuje, najbardziej wrażliwych finansowo. Mogą się o niego postarać gospodarstwa jednoosobowe, których dochód nie przekracza 2,5 tysiąca złotych i gospodarstwa wieloosobowe, których dochód nie przekracza 1700 zł na osobę. Dodatkowo benefity przyznawane będą osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom oraz odbiorcą w trudnej sytuacji materialnej. Tutaj nie potrafimy sprecyzować. Wnioski składać można od 1 sierpnia w gminach. Reasumując, nie mamy tutaj zamiaru uprawiać krytyki politycznej, nie zajmujemy żadnego innego stanowiska, poza tym zwyczajnym, które dotyczy każdego obywatela, który gdzieś mieszka. A brzmi ono, tragedii dla gospodarstw domowych nie ma. Także tym optymistycznym w miarę akcentem, bo podwyżka oczywiście jest, więc on jest taki quasi optymistyczny. Kończymy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.